Ponoć jak zrobię ten specjalny trik, to będę mógł kupić gemy za 5 zł tylko. Będą one o wiele tańsze niż normalnie. Siema, siema, tutaj Tori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i zanim zacznę ten odcineczek, umawiamy się tak. Ja robię szybkie 3 pompki, a wy zostawiacie w zamian za to łapkę w górę. Jeśli zdążycie zostawić zanim zrobię pompki, jesteście totalnymi kozakami. Uwaga, czas, start! Zrobione. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów w Brawl Stars, czyli chyba waszej ulubionej serii. Dzisiaj sprawdzimy sobie 13 kozackich mitów. Między innymi ponoć da się kupować dużo taniej gemy w Brawl Stars. Jest na to taki jeden trik, żebyśmy mieli o wiele niższe ceny za gemy w sklepie, żeby były one dużo tańsze. Sprawdzimy sobie, czy to działa, oprócz tego będzie też wiele innych ciekawych mitów, więc oglądajcie koniecznie od początku do końca i każdy, kto teraz mnie słyszy, zostawia suma na moim kanale. Tylko serio widzowie, nie kłamcie, zróbmy sobie taki zakład. Kto mnie słyszy, wali sumika na moim kanale z góry, dziękuję. A ja już zaczynam od pierwszego mita. Jeżeli wejdziesz w masterowanie Edgara, teraz ma on tytuł Prezes Brawl Stars, ale kiedyś miał tytuł Zabójczy Szalikowiec. Okej, czyli ponoć Edgarowi mordeczki zmienił się tytuł. Ja nie mogę ani potwierdzić, ani nie mogę obalić tego mita. No bo okej, teraz rzeczywiście jak zejdziemy sobie na sam koniec, to mamy tytuł Prezes Brawl Stars. To jest w ogóle giga kozackim tytułem i fajną nazwą. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że nie zwróciłem uwagi, jaki na początku tytuł miał Edgar. Czy on kiedyś miał tam tytuł Zabójczy Szalikowiec, więc napiszcie mi w komentarzu, czy coś takiego rzeczywiście było, bo ja nie zwróciłem uwagi na to, że mu po prostu zmienili. Ale na razie ten mit jak coś jest nieokreślony, więc ani go nie potwierdzam, ani nie obalam. A zanim przejdę do drugiego mita, chciałem wam szybciutko mordeczki powiedzieć, żebyście wpisywali kod Tori w sklepie w Brawl Stars. Możecie wpisać ty, ory i i. No i wtedy już będziecie mnie wspierać. Z góry dziękuję każdemu i pamiętajcie, że jak zakupicie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem, wyślijcie to na takie nagranie na mojego Instagrama lub screena jak kupujecie. Oczywiście musi być widać, że jest kodzik Tori, no i wtedy pozdrowię was na odcineczku, więc naprawdę warto. I zapomniałem jeszcze powiedzieć, żebyście pisali mity w komentarzu do kolejnego odcinka, bo jak nie będziecie pisać mitów, to nie będę wam miał jak nagrywać kolejnych filmów z tej serii, więc koniecznie napiszcie i najciekawsze wezmę i sprawdzę w kolejnym odcineczku. Skin do Edgara o nazwie Orochi Edgar jest bardzo podobny do postaci Orochimaru z serialu Naruto. Okej, więc tutaj wysiadam wam mordeczki tego skina Orochi Edgar. Myślę, że go na pewno kojarzycie. I teraz uwaga, sprawdzamy sobie, jak wygląda ta postać z serialu. Ja już ją wpisałem i jest to coś takiego. No tak szczerze wam powiem, że no, to nie jest chyba jakoś zbytnio podobna. Może fryzurka trochę, ale nie, no raczej ja bym to obalił. Nie, według mnie nie jest ona podobna do Orochiego Edgara. Dajcie znać w komentarzu, jak wy sądzicie. Trzeci mit, jak jesteś na mapce solo i podejdziesz najbliżej do ściany jak się da i będziesz chciał trafić centralnie prosto do ściany, gdzie stoisz, no to atak poleci w innym kierunku. Dobra mordeczki, ja tak już sobie odpaliłem giereczkę na solo, są tam jakieś dwa boty, ale na nie zwracajmy uwagi. Przejdę sobie szybciutko pod ścianę, no i wtedy będę musiał idealnie na wprost strzelić i ponoć w jakimś innym kierunku poleci ten mój pocisk. I musimy to zobaczyć, bo to jest bardzo ciekawe, więc dobra, ja tutaj idę, gdzie nie ma krzaków, proszę bardzo, póki nie ma strefy, szybko. Staję sobie tutaj i strzelam prosto przed siebie, no i rzeczywiście mi to trochę skręca, nie da się tego tak prosto ustawić, ale nie wiem, czy to w ogóle dobrze sprawdziłem. Za mało czasu chyba miałem, bo już ta strefa mnie goniła. No niestety mordeczki, ale chyba potwierdzę tego mita, no tak, ja go potwierdzam, jeśli coś źle sprawdziłem, to poprawcie mnie w komentarzu. Czwarty mit myślę, że jest bardzo ciekawy. Byron ma na swoim plecaku taką samą żabę, którą trzyma Willow w ręce, gdy atakuje. W sensie, gdy po prostu atakuje tą żabą. No więc dobra, sprawdźmy sobie, musimy wejść szybko w Byrona, on będzie gdzieś tutaj, o proszę bardzo. No i gdzie jest to jakaś jego żaba, którą trzyma w ręce? On to w sumie w ręce trzyma bardziej takie berło. No ale tutaj chodzi o atakowanie, więc uwaga, strzelam. Czy to chodzi o ten pocisk, którym on strzela? Że to niby jest podobne do tego, co Willow trzyma w ręce? Kurczę, nie wiem, ja tutaj szczerze podobieństwa nie widzę. Obalam tego mita, ale możliwe, że też to źle sprawdziłem. Sorki, w sobie, bo dzisiaj żadnego mitu praktycznie nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że ten jest obalony. Piąty mit też jest naprawdę mocny. Gale stworzył Lou, bo mają na plecach taki sam znaczek. Okej, więc mamy sobie tutaj Gale'a i poczekajcie. Jaki on może mieć znaczek z tyłu taki, jaki ma Lou? No nie wiem, spójrzcie, tak to się prezentuje. Czy to chodzi o ten znaczek na jego plecaku? Bardzo możliwe, ale dobra, wejdę sobie teraz szybciutko w Lu, może u niego będziemy bardziej widzieć ten znaczek, o co tutaj chodzi. Ej, rzeczywiście, to jest ten sam znaczek! Co jest grane? Kurczę, ale nie wiem, czy mogę potwierdzić tego mita, no bo nie mamy tutaj żadnego potwierdzenia, że Gale stworzył Lu. Równie dobrze Lu mógł stworzyć Gale'a, równie dobrze mogli w ogóle się będzie stworzyć, tylko po prostu mają taki sam znaczek. Więc ja ten mit obalam, no bo nie wiem, kto kogo stworzył, czy w ogóle siebie stworzyli, ale oczywiście znaczek mają taki sam i to było ciekawe. Mit numer 6. Jackpot jest raz w miesiącu. Ziomek mówi, że jackpot
złota, czyli tutaj to w codziennych prezentach możemy tylko raz w miesiącu wylosować. Ja od razu obalam tego mita mordeczki, ponieważ ja miałem coś takiego, że dostałem jackpota i później dwa dni po nim na tym samym koncie znowu dostałem jackpota, więc no obalam tego mita, bo można go dostać parę razy w miesiącu, tym bardziej jak macie wpisany kod Victory w sklepie, to słyszałem, że wtedy jest większe szczęście. W ogóle wbiłem teraz na moje drugie konto, bo tu jeszcze nie odbierałem żadnych nagród. Zobaczymy sobie przy okazji, czy tutaj będę miał tego jackpota. Śmiesznie by było, ale no nie, niestety podwajacze żetonów tylko. A na moim trzecim koncie może akurat tutaj ten jackpot będzie? Uwaga, nie, też są punkty mocy niestety. Ale oczywiście, tak jak mówiłem, mita obalam, bo można parę razy w miesiącu trafić jackpota. Następny mit. Jak szybko klikniesz powrót do poprzedniego sezonu i misję, no to będziesz mieć misję z poprzedniego sezonu. Ej, dobra, widzowie, wchodzimy sobie w karnet i teraz patrzcie na to. Ponoć, jak wejdę sobie tutaj, o proszę bardzo, klikam poprzedni sezon i później szybko wejdę na misję, no to wtedy będę miał tę misję z poprzedniego sezonu. 3, 4, poszło, misję! Chyba za wolno to zrobiłem, jeszcze raz. Poprzedni sezon, misję! Też nie dałem rady. O! Weszło, weszło. I czekajcie, czy są jakieś misje z poprzedniego sezonu? Chyba nie. Nie wiem w sumie, chyba to jest mit obalony mordeczki, ale możliwe, że też go źle zrobiłem. 8. mit. Jak wypróbujesz karma z nowego RT, to kiedy strzelisz w bossa, to będzie miał takie oko zamiast głowy. Dobra, więc lecimy sobie od razu do tego karma z nowego RT. I teraz ponoć muszę strzelić nim w bossa. I gdy strzelę, to zamiast jego głowy będzie jedno wielkie oko. Uwaga, widzowie, tutaj jest ten boss, więc strzelamy i obserwujemy. Uwaga! Okej, dobra, to ma sens. Patrzcie na to. Ja teraz się dopiero kapłem. Ten robot teraz wygląda, jakby miał takie wielkie oko zamiast głowy. Ej, to jest mocne. Dobra, to jest śmieszny mit i coś podobnego było z Samem, z jego piąchą tam od jednego skina. Więc generalnie micik potwierdzony, naprawdę. To jest bardzo fajne i dzięki za takiego fajnego mita. Mit numer 9. Jak chcesz kupić sobie gemy, to polecam najpierw zmienić sobie język i lokalizację na Chiny. Wtedy są bardzo niskie ceny, dużo taniej niż w Polsce. Można nawet, przeliczając na polskie, kupić gemy za 5 zł. Co, widzowie, ponoć jak zrobię ten specjalny trik, to będę mógł kupić gemy za 5 zł, tylko będą one o wiele tańsze niż normalnie. Czyli okej, wchodzę sobie w ustawienia i teraz na początek musimy z języka polskiego zmienić na chiński, ale w sumie nie, poczekajcie, najpierw to ja sobie zmienię lokalizację, żeby było mi łatwiej ją znaleźć. Chiny, gdzie one są? Dobra, jest China, widzicie? Normalnie China CN, bierzemy sobie, no i teraz mogę zmienić język na chiński. Uwaga, klikam i chwila prawdy, mordeczki. Ponoć teraz jak wejdę w sklep, no to gemy będą bardzo tanie, ich ceny się zmienią, jak mamy to normalnie. Uwaga, uwaga, patrzymy! One są normalnie w ogóle w złotówkach! Ej, no, ja myślałem, że one będą w innej walucie i będą rzeczywiście jakieś tańsze, a ceny są identyczne, dosłownie identyczne jak na polskim! Nie, to jest mit obalony, mordeczki. Zawiodłem się na tym micie. Kurczę, myślałem, że rzeczywiście coś taniej się da dorwać, a no, no niestety, gdzie te gemy za 5 zł, ja się pytam. Następny mit. W aktualnościach na eSports pisze, że wiosenny turniej jest emitowany na twoim kanale. Czyli ponoć, widzowie, jak wejdziemy sobie w Brawl Stars, w zakładkę aktualności. Następnie wchodzimy w eSports, tutaj powinna być informacja o wiosennym turnieju. Rzeczywiście jest i patrzcie, tutaj ponoć ma być gdzieś napisane, że na moim kanale ona się będzie odbywać. A więc wchodzimy sobie chyba w ten link, zobaczmy. Następnie rozwijamy to. I czy coś tutaj o mnie pisze? Nie widzę. To może w tym poście, bo tutaj też coś jest, mordeczki, właśnie. O tak! Tak! Widzicie? Teraz musiałbym się zalogować na YouTube, ale rzeczywiście tu jest moja miniaturka w tle. Wow! Ej, kozacko, dobra, przekierowało na mojego live'a. Widzicie? Normalnie mój live'ik się tu odpala. Możecie sobie to sprawdzić. Wchodzicie w aktualności, jak wejdziecie w zwycięzców turnieju Friendly Fire, to przekierowuje was na mojego live'a. A więc micik potwierdzony, no co tutaj dużo mówić. Ej, ten mit jest naprawdę mocny. Za kogo się przebrała Paula na nowym Brawl Talku? Myślę, że to nowy zadymiarz z następnego sezonu. No i widzowie, wchodzimy sobie teraz w ostatniego Brawl Talka. I tutaj Paula miała takie ciekawe przebranie, jak widzicie. No i wiele osób się zastanawia, za kogo ona tak naprawdę się przebrała. Co to jest za przebranie? I powiem wam szczerze, mordeczki, że no to jest chyba Mariposa Piper, jak tak patrzymy, przynajmniej kolorkowo. Wiadomo, troszkę się różni, ciężko to było tak do końca odwzorować. No nie wiem, ja nie mam jakiegoś innego pomysłu, kto by to mógł być oprócz Mariposy Piper. Czy myślicie, że to mógłby być jakiś nowy zadymiar z kolejnego update'u? Wydaje mi się szczerze, że nie, dlatego obalę tego mita, ale oczywiście napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy waszego zdania. Jeśli wejdziesz w karnet i w karma z nowego RT, to jest tam pokazane, że jak go się odblokuje, to się dostanie wyjątkową odznakę. A przecież w karnecie są wszystkie odznaki do tego chromatyka, co jest w tym sezonie karnetu. No dobra, mordeczki, więc przejdźmy sobie teraz tutaj, proszę bardzo. No i bierzemy karma z nowego RT i zdobądź więcej żetonów, aby odblokować tę klasę, plus wyjątkowa odznaka. I rzeczywiście, ponoć jak się go odblokuje, to się dostaje jakąś wyjątkową odznakę. Ale przecież te wszystkie odznaki zdobywa się tutaj w karnecie, więc już wcześniej będziemy mieli je odblokowane. O kurczę, to jest bardzo dziwne, to jest dokładnie ta odznaka, widzicie? A ją pokazuje, że niby się dopiero zdobędzie, gdy odblokuje się tego skina. A więc ten mit jest potwierdzony i twórcy chyba tutaj mają po prostu jakiegoś buga. Dziwnie to wygląda. Następny mit.
Ikona gracza w masterowaniu Spike'a wygląda jak jego sekretna skarpeta z karnetu. No i teraz spójrzcie, w karnecie na samym początku mamy, jak wiecie, skarpetę Spike'a, która jest tutaj, chyba ją widzicie. No i myślę, że możecie to kojarzyć, że jak wejdziemy sobie w Spike'a, następnie wejdziemy w poziom mistrzowski, to na samym końcu mamy tą wyjątkową ikonkę gracza, która też jest taką skarpetą identyczną, dlatego micik potwierdzony. No i tym oto akcentem mordeczki będę się już z wami żegnał, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subika na moim kanale po więcej odcinków z pogromców, mitów i piszcie jakieś grube mity. Im będziecie ciekawsze pisać, tym ciekawszy będzie kolejny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia wszystkim, hejo!